Miedź, srebro i złoto. Takie skarby wykryto w próbach rdzeni pobranych w okolicach Warty Bolesławieckiej. To efekt prac rozpoznania złoża w projekcie Niecka-Grodziecka. Dokumentowanie złoża miedzi w tamtym rejonie prowadzono już w latach 50. Przerwano je w momencie odkrycia przez Jana Wyżykowskiego miedzionośnych próbek w odwiertach z Sieroszowic i z Lubina. Kiedy zorientowano się, że pomiędzy otworami jest dystans około 30 kilku kilometrów, że taka skala mineralizacji miedziowej, to tamten obszar z dnia na dzień stał się mało perspektywiczny. I ja tu teraz nam przyszło po latach wrócić z powrotem do starego zagłębia. Prace poszukiwawcze w tym rejonie wznowiono w marcu 2011 roku. Wykonano już 8 z 15 zaplanowanych odwiertów. Kolejnych 6 zostanie wykonanych do końca 2013 roku. Kontynuacja prac będzie dotyczyła uszczegółowienia budowy geologicznej i mamy taką koncepcję poszerzenia złoża po upadzie, czyli chcemy wyjść poza obszar dotychczas dokumentowany, no, żeby zwiększyć ilość zasobów. A zasoby na podstawie dotychczasowych odwiertów są obiecujące. W uzyskanych rdzeniach zidentyfikowano wysokie zawartości miedzi oraz srebra na głębokościach od 860 do 1070 metrów, czyli płycej od złóż obecnie eksploatowanych przez kopalnie spółki. Prawdziwą niespodzianką są jednak wyniki najnowszych analiz chemicznych prób pobranych z rdzeń wiertniczych. Oprócz znaczącej koncentracji srebra, które zwyczajowo towarzyszy mineralizacji miedziowej, w próbach rdzeni pobranych z otworu WV/1 zidentyfikowano kilkudziesięciocentymetrową warstwę o stosunkowo wysokiej zawartości złota. Jeszcze nie znamy wielkości tej mineralizacji, natomiast w prasie pojawia się takie nieprawdziwe sformułowanie, że znaleźliśmy kilkudziesięciocentymetrową warstwę złota. To nie jest warstwa złota, tylko warstwa piaskowca wzbogaconego w złoto. I tam w tej warstwie wzbogacenie mniej więcej kształtuje się na poziomie 1 grama na tonę tego piaskowca. Złoto występuje w postaci rodzimej, ale to trzeba oglądać pod mikroskopem. Trwa analiza rdzeni z wykonanych odwiertów. Wnioski z analiz będą podstawą do obliczenia wszystkich parametrów koniecznych do określenia zasobów i ewentualnego zaprojektowania kopalni.